Kiedy byłam młodą dziewczyną, miałam tak około 23 lata, żyłam bez zasad i wartości. Chodziłam na imprezy, wydawałam pieniądze na ubrania, alkohol, papierosy. Imprezowałam, studiowałam, pracowałam. Byłam w pewnym związku z chłopakiem. Ten związek nie układał mi się dobrze. Chłopiec, z którym byłam, poniżał mnie, nie traktował mnie dobrze, wykorzystywał mnie. Później, po zakończeniu tego związku, długo nie mogłam się odnaleźć. Potrzebowałam miłości, ale wszystkich mężczyzn, których napotykałam na swojej drodze, traktowałam przedmiotowo i chciałam ich wykorzystać, ponieważ sama byłam wykorzystana. Pewnego dnia koleżanka z bloku podarowała mi ulotkę, na której był obraz sprzątania świata. Pomyślałam, że to jest jakiś kawał, którego nie zrozumiałam, ale z drugiej strony bardzo pragnęłam, żeby ktoś pomógł posprzątać to moje życie. Ta myśl o posprzątaniu mojego życia nie dawała mi spokoju i pomyślałam, że odwiedzę moją koleżankę i porozmawiam z nią, zapytam się coś więcej. Znałam Edytkę i chłopaka Tomka. Wiedziałam, że brali narkotyki i nie spodziewałam się, że mogę usłyszeć od nich coś wartościowego. Zaryzykowałam jednak, poszłam i okazało się, że poznali osobę Jezusa Chrystusa, żywego Boga, który sprawił, że przestali brać narkotyki i ich życie całkowicie się odmieniło. Zaufałam moim znajomym, ponieważ byli bardzo wiarygodni. Wiedziałam, że to, co mówią, jest prawdziwe. Widziałam ich przemienione życie. Przekonywali mnie, że skoro Pan Jezus, żywy Bóg, przemienił ich życie i uczynił ich wolnymi ludźmi, może to samo zrobić dla mnie. I od razu podjęłam decyzję. Spontanicznie uklęknęliśmy razem z moimi znajomymi, pomodlili się o mnie, powtórzyłam słowa modlitwy i w tym momencie poczułam ogromną miłość, w pokoju zrobiło się gęsto. Nigdy w życiu nie czułam takiej miłości, nie ogarnęła mnie taka atmosfera spokoju i poczucia bezpieczeństwa. To uczucie miłości było pierwszym uczuciem miłości w moim życiu. Właśnie to było tak, że ja powtarzałam te słowa. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. I po tych słowach ja wyznałam i uwierzyłam. Od tego momentu Bóg dał mi całkiem nowe życie z nowym sercem. Zaczęłam inaczej patrzeć na ludzi, zaczęłam coś z siebie dawać, nie tylko czerpać korzyści. Zobaczyłam, że miłość, którą daje Bóg, jest bezwarunkowa i przyjacielska. Dziękuję Panu Bogu, że dał odwagę moim znajomym Edytce i Tomkowi, aby otworzyli swoje usta i opowiedzieli mi swoją historię. Dzięki temu mam zupełnie nowe życie i jestem zupełnie inną osobą.